Zaskoczyło nas lato, idąc nad Starnberger rzęsistym deszczem. Chwila pod kolumnadą i wyszliśmy na blask słoneczny. Do Hofgarten. Piliśmy kawę, rozmawiali godzinę. Kiedy byliśmy dziećmi w domu arcyksięcia, mego kuzyna, szliśmy na saneczki. Ja się bałam. Ty mówiłeś, Marie, trzymaj się, Marie, pędziliśmy w dół. Źle z moimi nerwami. Źle. Zostań ze mną. Mów do mnie. Czemu ty nigdy nic nie mówisz? Mów! O czym ty myślisz? Co ty myślisz? Co? Ja nigdy nie wiem, o czym ty myślisz. Czy ty nic nie widzisz? Nic nie wiesz? Nie pamiętasz? Nic? Czy ty jesteś żywy czy umarły? Nic nie ma w twojej głowie? Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić? Co mam? Wyjść tak jak stoję i iść po ulicy z włosami rozwianymi tak? A co zrobimy jutro? I co w ogóle mamy robić? Jakie korzenie tu tkwią? Jakie gałęzie rosną z tych kamiennych rumowisk? O, synu człowieka! Ty rzec nie potrafisz, nie zgadnąć, bo ty znasz jedynie stos pokruszonych obrazów i słońce tam pali. I martwe drzewo nie daje schronienia, ni ulgi świerszczy, ni suchy kamień dźwięku wody. Cień jest tylko tam, pod czerwoną skałą. Wejdźże w ten cień pod czerwoną skałą. Ja pokażę ci coś, co różni się tak samo od twego cienia, który rankiem podąża za tobą i od cienia, który wieczorem wstaje na twoje spotkanie. Ja pokażę ci strach! W garstce popiołu.